nazwisko Iwona Reinhardt, jestem zastępcą redaktora naczelnego pisma New Eastern Europe. W imieniu redakcji pisma New Eastern Europe, a także w imieniu tutaj naszych gospodarzy Muzeum Galicja chciałam wszystkich Państwa serdecznie powitać i podziękować za tak liczną obecność o godzinie 18 pod koniec czerwca. Także bardzo doceniamy, ale też uważamy tutaj z wszystkimi panelistami, wymieniliśmy kilka słów przed naszym panelem, że temat jest niezwykle ważny, potrzebny, a tej debaty takiej merytorycznej na ten temat u nas w Polsce w ostatnich miesiącach niestety jest niewiele. Nie dziwi mnie tak liczna obecność, widzę, że wszyscy jesteśmy spragnieni posłuchania, porozmawiania, poznania głębszego tej niezwykle ważnej tematyki. To szybciutko dla osób, które nie miały tłumaczenia, dwa zdania dosłownie o każdym paneliście. Bardzo przepraszam, że tak w dwóch zdaniach będę ujmowała całokształt ogromnej pracy. Pan Konstanty Gebert, dziennikarz, tłumacz, publicysta, znany również w Polsce jako Dawid Warszawski, głównie z publicystyki ostatnio w Gazecie Wyborczej, ale i innych polskich pismach. Pani Janina Ochojska, polska działaczka humanitarna, założyła organizację o nazwie Polska Akcja Humanitarna, w której pełni funkcję prezesa. Pani Kaja Puto, dziennikarka, redaktorka, współtwórczyni wydawnictwa Korporacja Hart. W zeszłym roku przebywała na Bałkanach, wioząc z Krakowa pomoc humanitarną tak, dla uchodźców. I pani Katarzyna Przybysławska, doktor nauk prawnych, specjalizacja w dziedzinie praw człowieka i prawa uchodźczego, współzałożycielka i prezes Centrum Pomocy Prawnej imienia Haliny Niedź, tutaj w Krakowie. Ja reprezentuję pismo New Eastern Europe, to jest anglojęzyczny dwumiesięcznik wydawany tutaj w Krakowie, poświęcony sytuacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W zeszłym roku, ostatni numer naszego pisma w roku 2015 poświęciliśmy tematyce przemian migracyjnych w Europie. Jakie to ma skutki dla Europy jako całości, a także szczególnie dla naszej części tutaj kontynentu, dla części naszego kontynentu. Oprócz kwestii uchodźców z Syrii, która ta kwestia była wtedy taka najbardziej dyskutowana publicznie, zastanawialiśmy się, analizowaliśmy problemy w Europie Wschodniej, czyli chociażby uchodźców z Ukrainy Wschodniej, którzy jeszcze może nie dotarli tutaj do Europy, do innych państw Europy, natomiast jest to zdecydowanie wewnętrzny problem Ukrainy. Tak, oni się jeszcze tam przemieszczają wewnętrznie. Ale to nie to jest dzisiaj przedmiot naszej dyskusji. Nasze pismo jest tutaj dostępne dla Państwa, było kilka kopii do wzięcia, także serdecznie zachęcam do lektury, a teraz już przekazuję mikrofon Agnieszce. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Agnieszka Pikulicka-Wilczewska i jestem redaktorem New Eastern Europe. Moje pierwsze pytanie skieruję do pana Konstantego Geberta. Od roku obserwujemy w Europie różne reakcje wobec napływu uchodźców. Czy Europa znana z otwartości multikulturalizmu odchodzi od tych wartości? I czy możemy mówić o kryzysie polityki wielokulturowości? Ja myślę, że jest błędem mówić w kontekście migracji o kryzysie, bo kryzys to coś, co przejdzie, a potem wróci wszystko do normy. To, co się dzieje z migracją, to nie jest żaden kryzys, to jest nowa normalność. Mamy 65 milionów uchodźców, to są ostatnie dane HCR-u. Będzie ich więcej, ponieważ są bardzo dobre powody niestety, żeby w bardzo wielu krajach uciekać z domu, a po raz pierwszy istnieje wystarczająca logistyka techniczna i polityczna, żeby było dokąd uciekać. W związku z tym myślenie o migracji w kategoriach kryzysu prowadziło się publicznie. O migracji, sądzę, powinniśmy myśleć w kategoriach tego, że tak już będzie i w związku z tym musimy dokonywać wyboru wartości, jakimi się będziemy kierować w obliczu
narastającej fali migracyjnej. Tak ogromna migracja, rzecz jasna, budzi dyskomfort, niepokój. To są w pełni uprawnione reakcje. Rzecz w tym, że ludzie, którzy uciekają, żeby ocalić życie, nie zawrócą z drogi, dlatego że budzą nasz dyskomfort. Będą przyjeżdżać. Im bardziej będziemy się skupiać na naszym dyskomforcie, tym trudniejsza będzie integracja uchodźców. A jedyny sposób na to, żeby ten napływ uchodźców powstrzymać, jest przekonać ich, że uciekając do Europy, nie zyskują na bezpieczeństwie. Innymi słowy, moglibyśmy ich przekonać do tego, żeby nie przyjeżdżali, tylko pokazując im dowodnie, że potrafimy być równie okropni jak reżim, że którym uciekają, tak? Czyli na przykład strzelać do nielegalnych imigrantów, co zaproponowała Frauke Petry i z tego powodu wyborów nie przegrała, jak wiemy. Innymi słowy, nie mamy takiego luksusowej sytuacji, w której możemy sobie wybierać między dobrym a złem. Mamy do wyboru albo sytuację taką, w której będziemy przyjmowali w Europie, wydające się przewidzieć w przyszłości, znaczne liczby migrantów rocznie, albo też będziemy bronić Europy za cenę pogarszania się jakości naszej demokracji, ponieważ takie rządy, które byłyby w stanie powstrzymać migrację siły, nie wydałoby się tak, żeby tej siły używać w sprawach wewnętrznych. Stąd też ten poziom debaty, który my mówimy zasadniczo, że przecież my nie chcemy tych uchodźców, no to ich nie powinno być. Jest rodzinnie tak naprawdę problemu. Ja w pełni rozumiem ludzi, którzy nie chcą uchodźców, bo wszyscy przyzwyczailiśmy się do jakiegoś oblicza naszego kraju, chcemy się czuć w nim kompetentnie, nie lubimy nagłych zmian. Rzecz w tym, że takiej opcji nie ma, przynajmniej za wyobrażalną cenę. A refleksja nad tym, jak ma wyglądać Europa rzeczywiście coraz bardziej wieloetniczna, wielokulturowa, właściwie nie ma, ponieważ nikt nie ma odwagi mówić, że tak już teraz będzie. Proszę zwrócić uwagę, że premier Kopacz w zeszłym roku zdecydowała się na przyjęcie tych 7 tysięcy uchodźców. Jak sobie wybaczę, wybory są i tak przegrane, więc można zachować się przyzwoicie, nic już na tym nie stracimy. Tyle tylko, że przyjęcie 7 tysięcy uchodźców nijak się nie ma dostać problemów. Niedawno 20% ludności to uchodźcy, tak? Kraj pęka. Nie bardzo myślę, mamy w ogóle świadomość skali problemu. I bardzo się cieszę, że tylu z Państwa przybyło tutaj, bo jeżeli nie będziemy o tym rozmawiać, to szanse wypracowania jakiegoś rozwiązania są minimalne. Bardzo wszystkim dziękuję za przybycie, a organizatorom za zorganizowanie tej debaty. Pytanie do Pani Janiny Ochońskiej. Od wielu lat zajmuje się Pani pomocą humanitarną. I jakie są według Pani najbardziej szkodliwe mity na temat uchodźców krążących w polskiej debacie? Najbardziej szkodliwy mit to taki, że oni tutaj przyjeżdżają i od razu zabierają się za gwałcenie, kradzież, tak? Wyobrażali sobie, że właściwie no, to jest jedyny ich cel przybycia tutaj do naszego kraju. Również no, taki mit niezrozumienia, tak? To znaczy my jakby nie potrafimy sobie wyobrazić tego, dlaczego ci ludzie opuszczają swój kraj. I po pierwsze, my generalnie sądzimy, że my pomagamy Syrii, prawda? Bo nasz rząd mówi, że będziemy pomagali, znaczy rząd będzie pomagał w źródeł konfliktu. Tymczasem Syria jest nadal wykreślona z zakresu pomocy, wykreślona wręcz z zakresu pomocy polskiego rządu.
Kraje priorytetowe to są zupełnie inne kraje. A po drugie, na temat przyjęcia uchodźców milczymy, tak? Właściwie ten temat został odłożony, część z nas zadowoliła się zapewnieniami rządu o tym, że będzie tam zwiększona pomoc. Tymczasem tej pomocy nie ma. Teraz ci ludzie są bez wyjścia, ale nie tylko Syryjczycy. Bo wspomniała tutaj pani na wstępie o Ukraińcach. Uchodźców ukraińskich w Polsce jest dwóch, słownie dwóch. Mówienie o milionie uchodźców to jest tak naprawdę pewne pomieszanie. To znaczy jeden z mitów to jest ten, że pod słowo uchodźca podciąga się wszystkich. Również emigrantów zarobkowych. Sami emigrujemy zarobkowo. Ukraińcy, którzy tutaj pracują, jest ich prawie 500 000. Wszyscy mają zezwolenia na pracę. Więc to nie są w żadnym wypadku uchodźcy. Oni wcale nie starają się o stały pobyt w Polsce z powodu bezpieczeństwa. A ci, którzy starają się z tego powodu, po prostu nie dostają statusu uchodźcy, ponieważ uważa się, że ci ludzie mają gdzie osiedlić się na Ukrainie, co wcale też nie jest takie proste. Poza tym kolejny mit. Nam wydaje się, że nic nie można zrobić. Tak? No bo co my tutaj wszyscy siedzimy, co każdy z nas może zrobić? Może zrobić bardzo wiele. Przede wszystkim zmienić stosunek Polaków do problemu uchodźców, migrantów, ale też pracować nad lękami, bo to lęki są powodem, między innymi lęki, są powodem negatywnej postawy wobec uchodźców. Nie znamy obcych kultur. Mieliśmy Polacy, mówię ogólnie, może Państwo, którzy tutaj siedzicie, akurat należycie do wyjątków, ale jako naród mieliśmy bardzo mało kontaktów z innymi kulturami, z innymi religiami. Jesteśmy narodem dosyć jednak homogenicznym. O mniejszościach mówi się niewiele, więc te lęki, ja z jednej strony rozumiem, tak, ale one nie mogą powodować nienawiści. One powinny być powodem do tego, żebyśmy chcieli poznać, tak, jaki jest ten islam, co tak naprawdę jest zapisane w Koranie. I zobaczyć też, że muzułmanie są takimi samymi ludźmi jak my, mają takie same pragnienia. I że bycie muzułmaninem to nie oznacza zagrożenia. No i już całkiem ostatni mit. Uważa się, że każdy muzułmanin to ISIS. Muzułmanie sami stają się ofiarami ISIS-u. Więc umiejmy też rozróżnić. ISIS jest tak naprawdę zagrożeniem dla demokracji na całym świecie, gdzie tylko ona jest, i jest w ogóle zagrożeniem dla świata. I nie tylko dla chrześcijan, ale również dla ludzi innych wyznaniach. Pani Katarzyno, a jakie są polskie realia, jeśli chodzi o przyznawanie statusu uchodźcy? Ile taki proces trwa i z jakimi problemami muszą się zmierzyć uchodźcy, którzy przybywają na naszym kraju? Dziękuję bardzo. Może następnie powiem, że reprezentuję organizację rządową, która zajmuje się właśnie przede wszystkim pomocą prawną dla uchodźców w Polsce. Pracujemy od 2003 roku w tym temacie i nie mam żadnego kryzysu. Zdecydowanie zgadzam się z tym, co powiedział pan Geber. Jeżeli chodzi o statystyki, jeżeli chodzi o te trendy, które obserwujemy, które również analizujemy, to one są w zasadzie u nas niezmienne. W zeszłym roku, na bazie trochę takich obaw, właśnie może być paniki, która powstała w Polsce, przeprowadziliśmy analizę wpływu, co tak ładnie nazywało, wpływu kryzysu uchodźczego na sytuację w Polsce. Jakie były wnioski?
tej analizy. Że tego wpływu właściwie nie ma żadnego. Poza jednym, to dość istotne, że zdecydowanie zmienił się odbiór społeczny uchodźców, zmienił się odbiór społeczny w ogóle cudzoziemców, zmienił się odbiór społeczny zdecydowanie osób innych religijnych wyznań. I również w jakiś sposób chyba zmienił się odbiór sposób postrzegania organizacji pozarządowych, to na pewno. Przechodząc już do meritum, bardzo ograniczony czas. Procedura uchodźcza jest jedną z najbardziej wymagających procedur prawnych, jakie są w naszym kraju. To może się wydawać dziwne, nie chodzi o to, że chce się tutaj zaprezentować jako jakiś wyjątkowy prawnik, wyjątkowy umysł prawniczy, ale proszę mi wierzyć, że to jest niezwykle trudna, skomplikowana, wieloetapowa procedura, gdzie na wiele sposobów dochodzi do weryfikacji wiarygodności tego, co mówi osoba, która do nas przyjeżdża, tożsamości tej osoby i prowadzenia sobie tego rodzaju dowody, żeby faktycznie sprawdzić, czy ta osoba zasługuje na ochronę. Ten proces trwa w założeniu 6 miesięcy. W praktyce on przeciąga często do jednego roku. Bywają oczywiście sprawy rekordowe, trwające kilka lat. I podstawowym problemem z naszego też punktu widzenia jest właśnie wrzucenie tych ludzi, którzy przyjeżdżają z Czeczenii w naszym przypadku najczęściej. Po drugie, z Tadżykistanu, co może się okazać też pewnym zdziwieniem. Druga grupa narodowości w Polsce obecnie to jest Tadżykistan, proszę Państwa. Trzecia grupa to jest Ukraina i to jest znaczna tutaj tendencja spadkowa, ponieważ Ukraińcy już wiedzą, że w Polsce po prostu nie mają czego szukać, jeżeli chodzi o ochronę. Tutaj to nam jeszcze muszę pochwalić mój zespół, ponieważ jeden z tych uchodźców to jest nasza sprawa. Ten wpływ ogromny, to jeden z tego miliona. Połowa. Więc te osoby zderzają się z procedurą, która, nie bądźmy naiwni. To nie chodzi o to, że ja przyjdę, powiem, co mi się tam działo i urzędnik przybije pieczątkę na moje prawie pobytu. To jest naprawdę bez skomplikowane. Więc tutaj to jest jeden z podstawowych problemów, że wymaga to szczególnych wiadomości, wymaga to również pewnej umiejętności zbierania dowodów na poparcie tak naprawdę swoich twierdzeń. Często trudnością jest brak znajomości języka. Na przykład cały nasz zespół jest wielojęzyczny. Wszyscy uczymy się też od jesieni zeszłego roku arabskiego, oczywiście idzie to jak po grudzie, ale możemy powiedzieć komuś, zorganizujemy tłumacza w razie potrzeby, chociażby. No i przede wszystkim sprawą, która od wielu lat w Polsce jest dużą trudnością, to jest integracja. Tutaj myślę, że kolejny panel powinien być temu poświęcony. Integracja w Polsce jest faktycznie bardzo słaba. I na koniec tam jedno zdanie, które może trochę będę tutaj adwokatem diabła, ale też jesteśmy od tego, żeby mówić o trudnych sprawach. Nie chcemy uchodźców w Polsce, jako Polska, jako społeczeństwo, nie chcemy ich zdecydowanie, ale uchodźcy też nie do końca w Polsce chcą być, nie do końca chcą tu mieszkać. Jednak większość osób, które przyjeżdżają do nas z tego kierunku wschodniego, to jest główny kierunek, wyjeżdżają dalej do Niemiec, do różnych innych państw, o czym wiemy, co jesteśmy w stanie też prześledzić. To jest trochę takie błędne koło, dlatego że ponieważ oni wyjeżdżają, to podczas ich przyjmowania na granicy nasze władze mają argument, no zaraz, to nie są prawdziwi uchodźcy, a to są migranci ekonomiczni. To jest takie już brzydkie słowo, prawda? Migrant ekonomiczny. I w związku z tym to też jest pewne wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, jak my na tych ludzi patrzymy. Chodzi o stworzenie takich warunków, żeby za tą ochroną strony prawnej szła również możliwość integracji. Pani Kaju, była Pani, obserwowała Pani trasę bałkańską w zeszłym roku i była Pani też na granicy rosyjsko-norweskiej. Co Panią uderzyło najbardziej w tych miejscach, które Pani zobaczyła? Bardzo trudno mi w sytuacji, w której jesteśmy obecnie w Polsce, wyzwolić sobie jakiś optymizm, ale wydaje mi się, że te wnioski, które sam wyniosłam po części przynajmniej, są jakoś optymistyczne. Tutaj chciałabym nawiązać do tego, co powiedziała Pani o wojska, o mitach, które krążą wśród uchodźców, bo to, że się myli uchodźcom z uchodźcy z imigrantem, to jest dosyć, to jest mało powiedziane. Czytałam sobie wspomnienia jakiegoś członka PZPR z 68 roku, który niepokoił się, że pod wpływem kampanii antysemickiej o Żydach mówi się na ulicach i w tramwajach, właściwie bez przerwy. W pewnym sensie myślę, że sytuacja, z którą mamy do czynienia dzisiaj,
jest porównywalna, więc tak słuchając tego, co się na tych ulicach, w tramwajach mówi, słyszałam, jak uchodźca był mylony ze słowem dezerter, ze słowem bezdomny albo ze słowem terrorysta. I to do tego stopnia, że padło hasło, ale uwaga, bo wśród tych imigrantów mogą kryć się uchodźcy. Ale w związku z tym, że na tej podstawie mogę wnioskować, że wiedza na ten temat jest bardzo mała. Wydaje mi się, że przez 12 lat edukacja w szkole słowa uchodźca nie usłyszałam, to być może jest to trochę prostsze niż myślimy. To znaczy ten historyczny lęk, ten wręcz zwierzęcy lęk, który prowadzi do haseł, które w Polsce jeszcze parę lat temu były niewyobrażalne, tak? Że Polacy mogliby chcieć, mogliby życzyć komuś, żeby mógł skończyć w komorze gazowej. Że być może ten trudny krok w tył jest troszeczkę prostszy niż nam się teraz wydaje. A tak mi się wydaje po wizycie na trasie bałkańskiej, gdzie miałam okazję przyjechać na granicę serbsko-chorwacką kilka godzin przed tym, kiedy szlak uchodźców dotarł do tego miejsca. Wcześniej uchodźcy koczowali pod granicą węgierską, kilka dni potem, kiedy zamknął Viktor Orban, licząc na to, że brama na autostradzie zostanie otwarta. Tak się nie stało i poszli do Chorwacji w każdym razie. Spotykałam się z tym samym niepokojem w Chorwacji, z tymi samymi lękami. Na granicy stało dwóch pograniczników jakiegoś tam najniższego szczebla. Ich szef nie odbierał telefonu. Jedyne informacje, które posiadali, to były informacje od ich serbskich kolegów, że idzie 10 tysięcy ludzi. Oni nie mieli bladego pojęcia, co mają z tym zrobić, a wiedzieli, że zaraz przyjadą tu międzynarodowa media i że oni będą odpowiedzialni za wszystko, co się stanie. Region, przez który przechodzili w Chorwacji uchodźcy, to jest region raczej nacjonalistyczny, Słowenia, region, w którym do tej pory istnieją napięcia etniczne z mniejszością serbską. No i jeszcze 15 lat temu przecież była tam wojna, w której przynależność etniczna czy religijna była powodem do zabicia sąsiada. Ale kiedy już przyszli ci uchodźcy tam, to ci mieszkańcy powoli zaczęli wychodzić z domów. Na drugi dzień zaczęli przynosić jedzenie, ubrania, na czwarty dzień dzieci w szkole zorganizowały zbiórkę zabawek itd. itd. Więc wydaje mi się, że czasem jest tak, że może wystarczy zobaczyć. I że to już bardzo dużo z tego demona zdejmuje, ale oczywiście nie byłoby to możliwe bez postawy ówczesnego rządu chorwackiego, rządu socjaldemokratycznego, który próbował się być może ze względów PR-owych zaprezentować jako taki europejski i tolerancyjny. Natomiast jeżeli to miał być dobry PR, to ja nie mam przeciwko takiemu PR-owi. Natomiast jeżeli chodzi o granicę norwesko-rosyjską, być może Państwo nie słyszeli o tej trasie uchodźczej, to była taka malutka trasa aktywna zimą zeszłego roku, przeszło tam tędy 5,5 tysiąca ludzi. Częściowo migrantów żyjących wcześniej w Rosji, częściowo przyjeżdżających z innych krajów przez Rosję na podstawie wiz głównie biznesowych, bo oczywiście jeżeli w Twoim kraju jest wojna, to wizy turystyczne nie da się dostać. W każdym razie ta trasa to jest taka, w dobry sposób pokazuje, że tak naprawdę uchodźstwo to jest nieustanna walka z biurokracją i stosunkami międzynarodowymi, które przecież niekoniecznie muszą być zrozumiałe dla samych uchodźców przybywających z bardzo różnych części świata. Z jednej strony te rowery, które były wykorzystane w noc polarną, w minus 40 stopni, przejeżdżali granicę na rowerach, ponieważ za które oczywiście płacili jakieś ogromne pieniądze rosyjskim przemytnikom, ponieważ tej granicy nie można przekroczyć pieszo, a bez wizy Schengen nie da się dostać tam komunikacją publiczną. Również jeżeli chodzi o deportację, bo duża część początkowo miała być deportowana, ostatecznie nie została, to już zupełnie inna historia, miała być deportowana do Rosji jako do kraju, jako bezpiecznego kraju trzeciego. Spędziłem też trochę czasu w Rosji i sytuacja migrantów tam, która jest nieporównywalna do Europy. Oczywiście nie jest to kraj bezpieczny, ale to też dobrze pokazuje, że w
właściwie tylko dlatego, że Norwegia nie może oficjalnie na poziomie dyplomatycznym powiedzieć, że to jest zły kraj, że to jest taki nasz zły partner, to, to tylko to, to z takimi jakby to są przyczyny decyzji, które, które później wpływają na życie człowieka. A jaka jest sytuacja humanitarna ofiar wojny syryjskiej w rejonie Bliskiego Wschodu, pani Inno? My pracujemy w samej Syrii, w rejonie Idlib i Hama. Z pomocą docieramy do około 500 000 ludzi. Woda, żywność, schronienie, ciepła odzież, sanitariaty. Odbudowujemy też, jeżeli da się, szkoły, ponieważ niektóre dzieci syryjskie już od 5 lat nie chodzą do szkoły. Sytuacja ludności wewnętrznie przemieszczonej w Syrii, no, nawet nie ma słowa na określenie tego powiedzenia, jest bardzo trudne, ale jest takim trochę optymistycznym określeniem. Ci ludzie są pozbawieni wszystkiego, żyjący w stałym stresie, strachu, pozbawieni właściwie podstawowych praw, czyli dostępu do żywności, do wody, do bezpieczeństwa, nie znający swojej przyszłości, nie wiedzący, co będzie jutro i takie codzienne życie od 5 lat w ciągłym strachu, to też wpływa bardzo na kondycję fizyczną i psychiczną ludności. Jest dużo chorób psychicznych, których po prostu nie ma jak leczyć. Ci, którym udało się opuścić kraj, to też nie są w lepszym warunkach. My mówimy o kryzysie humanitarnym, że tak wiele tych uchodźców przybywa do Europy. Tymczasem sama Turcja przyjęła 1 700 000, Jordania 700-800 000, Liban 1 100 000, więc sam Bliski Wschód wkładał w siebie bardzo dużą liczbę uchodźców. Jakkolwiek sytuacja, znaczy uchodźcy są bezpieczni w tych obozach, nie zawsze, bo było też na granicach bombardowania obozów, no to jednak warunki życia w tych obozach są straszne i nikt z Państwa nie chciałby wychowywać tam swoich dzieci. Takie obozy to jest źródło korupcji, przemocy, nie dlatego, że uchodźcy są tacy, ale możecie sobie Państwo wyobrazić, że na przykład dostawy żywności do obozu dla uchodźców, prawda, no to jest bardzo intratny biznes, więc jest bardzo korupcjogenny i to samo dotyczy dostarczania wody czy innych życiowych produktów. No a tam, gdzie jest korupcja, jest przemoc, więc ci ludzie jeszcze dodatkowo są poddani kolejnej próbie. No to też te obozy w Europie są przepełnione. W jednych miejscach jest trochę lepiej, w jednych trochę gorzej. No jednak nie we wszystkich krajach, tak, ale uchodźcy spotykają się z ogromną niechęcią. Ale to jak tutaj pani powiedziała, pani Kaja, że jak już ci uchodźcy się znajdą, tak, to jednak zawsze znajdą się ludzie, którzy chcą pomóc. I ja powiem Państwu, że ja to sobie tak życzyła, bo nagle do nas tak napłynęło mnóstwo uchodźców. To by pokazało oblicze naszego społeczeństwa, bo ten hejt, nienawiść związane z uchodźcami, no jednak on jest głośny, tak? Nie słyszymy ludzi, którzy mówią uchodźcom tak. Natomiast na pewno jest za mało pomocy w Syrii. My w samej Syrii zatrudniamy około ponad 100 lokalnych pracowników i ci wszyscy ludzie nam mówią, że
ludzie byliby gotowi zostać, bo to jednak tu jest ich ziemia, tu są ruiny ich domu i to jest ich. Ale jak już człowiek nie ma co jeść, nie ma wody, życie ich dzieci jest zagrożone, no to decyduje się na ucieczkę. Co jest ciekawe, to już, bo też nie mamy dużo czasu, ten napływ uchodźców do Europy nie był związany bezpośrednio z wojną. On był związany ze zmniejszeniem racji żywnościowych w obozach dla uchodźców. I stamtąd uchodźcy ruszali do Europy głównie. Ta największa fala. Więc konieczne jest zwiększenie pomocy. No niestety finansowania takiej pomocy jest bardzo mało. No a Polska jest przykładem kraju, który daje zero. Kryzys migracyjny spowodował... Ale przepraszam, ale nie społeczeństwo polskie. Pani Katarzyna, kryzys migracyjny spowodował zmiany w kwestiach prawnych związanych z odpowiedzialnością za los uchodźców i tutaj mamy na myśli konwencję dublińską i kwestię z nią związane oraz oczywiście tą nową umowę między Unią Europejską i Turcją. I jak ta sytuacja wygląda teraz w praktyce i co Polska zamierza zrobić, by wspomóc Unię Europejską i Europę w kryzysie? Obawiam się, że na ostatnie pytanie ciężko będzie mi odpowiedzieć, co władze polskie planują. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany prawa, tak naprawdę prawo, przepisy prawne się nie zmieniły w żaden sposób. Zmieniła się ich perspektywa polityczna, zmieniła się zdecydowanie praktyka. I tutaj też trzeba powiedzieć jasno, że decyzja władz niemieckich o przyjęciu uchodźców syryjskich, właściwie można powiedzieć, to polityka otwartych drzwi, spowodowała de facto zawieszenie tego właśnie tej procedury dublińskiej, o której pani wspomniała, która do tej pory polegała na tym, że po prostu odsyłamy uchodźców do tego kraju, do którego przyjechali jako pierwszego kraju unijnego. Natomiast co to spowodowało? Po pierwsze, spowodowało ten można powiedzieć, szalony ruch migracyjny, zwiększenie się presji migracyjnej i ten wyścig z czasem. Pamiętamy te doniesienia prasowe, kiedy właśnie Viktor Orban zapowiedział, że za tydzień, za dwa dni, za jeden dzień zamknie granice i ci wszyscy zesperowani ludzie, którzy starali się jeszcze zdążyć, którzy starali się jeszcze wjechać do tych bekier. Później kolejne zamykanie się granic, zamykanie de facto trasy europejskiej. No i w końcu umowa z Turcją. Obecnie, jak spojrzymy na statystyki globalne, czy może inaczej, statystyki europejskie, to można powiedzieć tak, umowa z Turcją podziałała, dlatego że zmniejszyła się liczba osób, które napływają do Europy. W tym momencie mamy jakieś łącznie 225 tysięcy osób, które przyjechały w tym, powiedzmy, okresie pierwszej połowy roku, a dla porównania w zeszłym roku, w ciągu całego zeszłego roku, do Europy no, dostało się, jak wiemy, ponad 1 milion osób. Czyli jesteśmy mniej więcej na wysokości 1/4 szacunkowo tej liczby. I faktycznie na szlaku greckim, turecko-greckim liczby zwiększyły się w sposób drastyczny. No, trudno, żeby się nie zmniejszyły, jeżeli strzela się z ostrej amunicji do bezbronnych ludzi. Prawda? To jest jednak wystarczające. Co jednak dalej? Otóż tak naprawdę to zamykanie granic to jest trochę takie zamykanie biegu rzeki przez łatanie, prawda, to tam jakimiś kamyczkami, jakimiś gałązkami, bo ruchy migracyjne, zwłaszcza te migracje, które mówimy o nich jako migracjach przymusowych, gdzie po prostu wyjeżdżają, bo nie mają wyboru, czy to z względów politycznych, czy też ze względów humanitarnych, ze względu na przykład na brak wody, ci ludzie znajdą jakiś sposób, żeby dojechać do Europy. No to ta trasa, prawda, na tych rowerach, wydaje się, że to jest jakiś w ogóle horror, tak? Wyobraźmy, co ci ludzie musieli przeżywać. Już teraz wiemy, że pojawiają się nowe szlaki. Nie jest wykluczone, że nowy szlak pojawi się przez Polskę. Morze Czarne też jest na pewno jakąś perspektywą. Wojna na Ukrainie komplikuje troszeczkę sprawę, ale też nie bądźmy naiwni. To, że chwilowo w Turcji doszło do zatoru, to wcale nie powoduje, że ci ludzie nie przyjadą dalej. Co Polska zamierza robić? No tak powiedziałem, nie mogę
wydać do władz polskich przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ale wbrew może temu, co można by oczekiwać, czy wbrew jakiemuś takiemu powszechnemu mniemaniu, to nie jest tak, że obecne polskie władze zupełnie się odżegnały od tej przyjęcia do tych państw. W ostatniej chwili ma wiadomości, że jest zgoda na przeprowadzenie do końca akcji przesiedleń. Te przesiedlenia to mają być osoby głównie z Libanu, z Jordanii. To jest oczywiście liczba symboliczna, ale do czegoś trzeba zacząć, taki jest pierwszy krok. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o akcję relokacji, czyli to miał być taki podział, trochę też brzydko wszystko brzmi, jeżeli mówimy o ludzkich życiach, prawda? Konkretnie osoby. Podział tych osób, które są w obozach w Grecji, we Włoszech, pomiędzy krajami inne, w ogóle nie działa. To nie chodzi tylko o porażkę w Polsce. Obecnie w ten sposób relokowano jakieś 7 tysięcy osób, a tak zwany target, mówiąc po polsku, czyli docelowa liczba na połowę maja, to miało być 20 tysięcy. Więc tutaj no, zupełnie jakby nie docieramy do tych granic. Jest wiele przyczyn, dlaczego tak się dzieje. Ale w stosunku do Polski też jedną z przyczyn jest to, że jest to proces dobrowolny. I niekoniecznie Polska jest tym krajem uznawanym przez uchodźców jako kraj, którego warto przyjąć. Ja powiem już ostatnie zdanie, jeżeli chodzi o Syryjczyków, bo to myślę, że Państwa chyba najbardziej interesuje, jednak głównie mówimy o Syryjczykach w kontekście tego, co się obecnie dzieje. Ci Syryjczycy, których my spotykaliśmy, oczywiście to byli Syryjczycy, którzy zostali zatrzymani, czy też ujawniony został ich nielegalny pobyt na terenie naszego kraju w trakcie, jak starali się przejechać z Czadu A4 do Niemiec. Rozmawialiśmy z nimi, zapewniający pomoc prawną, to oni mówili, że oni nie będą też składać żadnych wniosków. Jeden wręcz zdesperowany człowiek powiedział, ja już wolę wrócić do Syrii, nie chcę tu być, boję się tego kraju. I zróbcie coś, żebym po prostu mógł wrócić, ewentualnie zróbcie coś, żebym mógł przedostać się do Niemiec. A więc stoimy przed naprawdę trudnym wysłaniem, trudnym orzechem do zgryzienia. I wydaje mi się, że kluczem jest to, co mówiła właśnie pani Janina, też zwiększenie wsparcia na miejscu właśnie w Syrii. No właśnie, teraz pytanie do pana Konstantego Geberta. Od pewnego czasu zauważamy nasilenie się niechęci wobec imigrantów, uchodźców, muzułmanów i niektórzy nawet porównują ten proces na poziomie retoryki do tego, co się działo przed wojną. Czy pan uważa, że tego typu porównania są uprawnione? Uprawnione są niestety jak najbardziej. Ci z Państwa, którzy znają retorykę antysemicką z okresu przedwojennego, odnajdą w tym, jak się pisze dzisiaj uchodźca, te same pojęcia i te same tropy. To jest azjatycka dzicz o mentalności, która nie pasuje do naszej kultury europejskiej, wyznająca krwawą i barbarzyńską religię, propagująca ideologie polityczne, które są nie do pogodzenia z naszą niepodległościową i chrześcijańską tradycją, a także seksualnie zagrażające. Współcześnie wobec uchodźców uważa się, że mężczyźni są groźni, są potencjalnymi gwałcicielami. Przed wojną podejrzewano Żydówki o to, że są strasznie rozwiązłe i uwodzą biednych chrześcijańskich mężczyzn. Ale generalnie sposób mówienia o uchodźcach, nie tylko to, że jest on nasycony nienawiścią, ale konkretne treści, stanowią czasami wręcz kalki językowe z przedwojennego języka antysemickiego. To jest szczególnie niepokojące w obliczu tego ogromnego, skokowego wzrostu jawnie deklarowanej wrogości do uchodźców, jaki widzimy w Polsce. To jest kwestia ostatniego roku. Tego naprawdę wcześniej nie było. Ja mam wrażenie, że niezależnie od doraźnych zmian politycznych, które niestety bardzo wydatnie sprzyjają klimatowi nienawiści, chodzi tutaj coś głębszego. W jednym z badań opinii publicznej 52% Polaków się zgodziło ze stwierdzeniem, że wprawdzie Holokaust był straszną zbrodnią, ale to dobrze, że jesteśmy krajem monoetnicznym. Innymi słowy, to, że Polska jest dzisiaj najbardziej monoetnicznym krajem w Europie, postrzegane jest przez większość naszego społeczeństwa jako sukces. Jest tutaj zresztą sprawa dość ironiczna, mianowicie jeszcze
10 lat temu, że 8 lat temu byliśmy na trzecim miejscu, jeśli chodzi o etniczną homogeniczność, za Islandią i Irlandią, ale to było przed polską migracją na te decyzje. I teraz Islandia i Irlandia przestały być etnicznie homogeniczne, a myśmy się wysterowali na prowadzenie do Europy. Przeświadczenie o tym, że etniczna homogeniczność kraju jest czymś dobrym, pożądanym, wiąże się z przeświadczeniem, że jest to coś w rodzaju historycznej nagrody za koszmar XX wieku. Że co prawda zginęły miliony ludzi, Polska odzyskała połowę terytorium, działy rzeczy straszne, ale w efekcie mamy kraj monoetniczny. W związku z tym, jeżeli teraz my z własnej woli chcemy przyjmować jakichś obcokrajowców, to tak naprawdę odrzucamy ofiarę krwi naszych dziadów, dzięki której wreszcie mamy kraj, no, politycznie poprawnie byłby nie monoetniczny, nie etnicznie czysty, ale to o to chodzi, prawda? O to, żeby bronić Polski przed zbrukami. Warto pamiętać, że nie ma to absolutnie nic wspólnego z jakimkolwiek realnym myśleniem o nie tylko uchodźcach, ale migrantach w ogóle. Czego znakomitego przykładu dostarczył wynik badań socjologicznych po Brexicie. Jest silna korelacja między ilością głosujących za wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, a liczbą imigrantów na terytorium danego hrabstwa. Korelacja mianowicie jest negatywna. Im mniej imigrantów, tym bardziej prawdopodobne, że ludność danego kraju hrabstwa popłynie się za wyjściem z Unii Europejskiej. Im więcej imigrantów, tym mniej jest to prawdopodobne. Zarazem z badań socjologicznych przeprowadzonych jeszcze przed referendum wynika, że podczas kiedy osoby, które deklarowały, że będą głosowały za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii, deklarowały jako główną przyczynę tej decyzji troskę o stan gospodarki, osoby deklarujące, że będą głosować przeciw, jako główną przyczynę podawały imigrację właśnie. Jeżeli to połączyć z tym, że im więcej imigrantów, tym mniej prawdopodobne jest głosowanie za wyjście, no widzimy, chodzi teraz o coś innego. O taką tęsknotę, to nie jest nasza polska specjalność, za krajem brytyjskim i czystym, bez tych wszystkich obcokrajowców. Te haniebne incydenty wobec Polaków, jakie w ciągu ostatnich kilku dni się rozegrały na Wyspach Brytyjskich, są tego przykładem. Jest oczywiście pewna ironia, że ci Polacy pewnie sami głosowali w polskich wyborach za partiami, które popierają to, żeby w Polsce imigrantów nie było. I sami się pewnie bardzo dziwią, że są tak traktowani, jak oni chcieliby traktować obcy. Ale to pokazuje, że chociaż w Polsce lęk przed obcymi ma postać karykaturalną, biorąc pod uwagę etniczną homogeniczność i to, że imigranci wcale nie chcą do Polski przybywać, to pokazuje, że mamy do czynienia z chorobą w skali kontynentu. Oczywiście historia się nie powtarza w sposób identyczny. To, że jakieś partie dzisiaj głoszą hasła antyimigranckie, nie czyni z nich partii faszystowskich. I taka retoryka zasadniczo jest nie tylko nieskuteczna, ale wręcz przeciwskuteczna, ponieważ w sposób uprawniony zraża do osób jej używających. Ale to, o czym praktycznie panie mówiły, że imigranci nie chcą przybywać do Polski, wiąże mi się z takim wydarzeniem, które miało miejsce w Warszawie parę miesięcy temu. Grupa lekarzy chciała założyć przychodnie dla osób wychodzących z narkomanii. Władze miejskie przydzieliły lokal na pracę i mieszkańcy okoliczni podnieśli bunt, że absolutnie żadnych ćpunów, żadnych narkomanów, nie na moim podwórku, nie proszę on. Władze miejskie zorganizowały spotkanie mieszkańców z ekipą, która miała tą klinikę dla byłych narkomanów prowadzić. Posypały się straszne oskarżenia pod adresem przyszłych pacjentów tej kliniki, a także lekarzy, którzy chcą z nimi pracować. I na zakończenie tego spotkania lekarka, która miała być szefową kliniki, powiedziała, że bardzo jest wdzięczna władzom Warszawy za zorganizowanie tego spotkania,
na tym spotkaniu ona oczywiście wycofuje swój wniosek i wytłumaczyła, proszę Państwa, ja się was boję dużo bardziej niż wy się boicie. I ci uchodźcy, którzy się nas boją, mają rację. Tyle tylko, że wyciągnięcie wniosków z tego należy do nas. Panie Kaju, a jak ta sytuacja przedstawia się w Niemczech? Bo mieszka Pani w Berlinie obecnie i miała Pani okazję obserwować tę sytuację z bliska. I czy w Niemczech strach i niechęć do uchodźców jest, może być jakkolwiek porównywana do Polski? Nie. To znaczy, mimo to, że zawodowo specjalizuję się w Europie Wschodniej i uwielbiam Europę Wschodnią, to muszę przyznać, że od kilku miesięcy oddycham z ulgą, kiedy opuszczam zachodnią granicę Polski i tak jak zawsze ten zachód wydawał mi się strasznie duży, to teraz mam wrażenie, że wyjeżdżam do normalnego świata, bo okazuje się, że tam, mimo to, że Niemcy są właśnie tym krajem, który liczbowo najsilniej dotknął tak zwany kryzys uchodźczy, to właściwie niewiele się tam zmieniło. Oczywiście zmieniło, ale to zaraz o tym powiem, to troszeczkę ma inny charakter niż w Polsce. Oczywiście, że w Niemczech, tak jak w całej Europie, rosną słupki po prawicowym populistycznym partiom. To jest przede wszystkim wewnętrzny problem Niemiec, dlatego że te słupki, być może kiedy się weźmie z nich średnią, to wychodzi to 15 czy 20, ale jak sobie popatrzymy po landach, to one we wschodnich landach, byłym NRD, osiągają 20-30, a w zachodnich 5-10, więc to jest przede wszystkim problem zjednoczenia Niemiec, problem integracji Niemiec i też w tym kontekście jest w Niemczech rozpatrywane. Oczywiście, jeżeli ta sytuacja jest porównywalna, jeżeli również na Zachodzie zdarzają się napaści na obozy dla uchodźców, zdarzają się demonstracje, chociaż ta organizacja, którą znamy, Pegida, jest aktywna głównie w Niemczech Wschodnich, to jednak tutaj środek ciężkości jest gdzie indziej, to znaczy i to jest problem, przed którym stoimy wszyscy i stoi cała Europa po Brexicie, widzimy to bardzo wyraźnie, co zrobić z mową nienawiści, co zrobić jeżeli ona próbuje się wślizgnąć do debaty publicznej. Niemcy opierają się przed wślizgnięciem tego rodzaju sformułowań, tego rodzaju prawicowości do debaty publicznej. W Polsce być może w perspektywie naszego życia politycznego być może taka delegitymizacja prawicowej narracji doprowadziła do sukcesu w zeszłym roku Partii Prawa i Sprawiedliwości. Być może również w ten sposób skończy się to w Niemczech, że jeżeli głośno nie będzie można krytykować przyjmowania uchodźców, być może skończy się to jakimś silnym, podskórnym wzrostem ksenofobii. Tego nie wiemy. Natomiast dzisiaj sytuacja wygląda tak, że w społeczeństwie panuje bardzo, bardzo, bardzo silny konsensus co do pomocy uchodźcom, nawet jeżeli w domu mówi się coś innego niż można powiedzieć publicznie. Myślę, że związane jest to przede wszystkim z tym, że to nie jest problem nowy dla Niemiec. Ten milion robi wrażenie, ale w dwóch latach poprzedzających tak zwany kryzys uchodźczy do Niemiec dotarło liczba migrantów mierzona w kilkuset tysiącach. Poprzednio to się wahało w zależności od różnych czynników, no oczywiście przede wszystkim sytuacji konfliktowych w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Natomiast nie można powiedzieć, żeby Niemcy w jakikolwiek sposób odczuli. Nie odczuli tego ekonomicznie, gospodarka rośnie, nie trafia do wyborców ten argument, że uchodźcy zabierają nasze prace, że zabierają nasz chleb, bo nikt tego nie odczuwa. I również nie... przepraszam. Tak, kropka. Natomiast na pewno ogromną rolę odgrywa sama postawa rządu, tak, który nie dopuszcza tego rodzaju głosów do debaty mainstreamowej i nie
to mniej więcej, to mniej więcej, tak, aha, już się przypomniałam, przepraszam bardzo Państwa. Chciałam tylko powiedzieć, że w Polsce panuje też ogromny mit dotyczący Angeli Merkel, dotyczący polityki migracyjnej Niemiec, a mianowicie nic takiego się nie zmieniło, tak? Prawo nie zostało zliberalizowane. To nie było tak, że Angela Merkel otworzyła granice, ponieważ prawo się nie zmieniło. Według konwencji genewskiej każdy może o status uchodźcy się ubiegać. Zawieszenie konwencji dublińskiej, o której mówiła pani Przemysławska, to jest inna sprawa, ale to również nie zaczęło się w zeszłym roku, natomiast prawo właściwie zaostrza się, a nie liberalizuje, dlatego też w Niemczech nie istnieje ten dyskurs, który jest tak popularny w Polsce o tym, że Angela Merkel oszalała i chce wszystkich przyjąć. No i oczywiście, ale to pewnie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, Niemcy są szczególnym przypadkiem, ponieważ niosą na plecach szczególną odpowiedzialność historyczną, dlatego wydaje mi się, że w porównaniu do innych krajów Europy, szczególnie krajów Europy Wschodniej, jeżeli coś się miałoby w społeczeństwie zmienić w nastrojach społecznych, to jeszcze stosunkowo długo potrwa. Dziękuję wszystkim panelistom za bardzo ciekawe odpowiedzi. Dziękuję naszej moderatorce. Teraz chciałabym otworzyć dyskusję publiczną, tylko ponieważ jest nas bardzo dużo osób, domyślam się, że będzie wiele chętnych do zadawania pytań. Ogromna prośba. Bardzo prosimy o pytania, a nie o komentarze. Dobrze, także pytania najlepiej kierować bezpośrednio do konkretnego panelisty. Ja rozumiem, że my tutaj mamy pomoc jakąś z mikrofonem, tak? Tak? Dobrze. Także proszę się zgłaszać i wskazywać, do kogo Państwo mają pytania. Chciałabym jeszcze poprosić o jeden komentarz do rzeczy, do sprawy, która została tutaj już poruszona, mianowicie do tego radykalnego w ciągu ostatniego roku wzrostu takiej atmosfery antyuchodźczej, zaglądałam nie tak dawno w badania COBOS w maju ubiegłego roku. Ta niechęć do przyjmowania uchodźców w Polsce to dotyczyła 21% społeczeństwa, w tej chwili 54%. I chciałabym zapytać może pana Geberta przede wszystkim, a o to jak pan diagnozuje przyczyny tego naprawdę radykalnego wzrostu? Ja się boję, że przyczyna jest prosta, to znaczy przeświadczenie o legitymizacji mowy nienawiści. Wcześniej, przed ostatnimi zmianami politycznymi w Polsce, posiadanie takich poglądów było czymś wstydliwym, czyli też ludzie się nie przyznawali nawet przed ankieterami, chociaż takie poglądy występowały, ale podobnie jak pogarda dla kobiet, pogarda dla mniejszości, istniał konsensus, że jak się to ma, to tak jakby się miało brudną bieliznę. No, nie ma czym się chwalić publicznie. Otóż dzisiaj brudną bielizną się chwalić publicznie można, ponieważ istnieje przeświadczenie, że nie spotka nas za to kara. I czynniki rządowe jednoznacznie to przeświadczenie podbudowują. Jak Państwo wiecie, reakcją na wzrost mowy nienawiści było rozwiązanie Rządowej Rady do Spraw Zapobiegania Ksenofobii, rasizmowi i związanej z tym dyskryminacji. Przewodniczący rządzącej partii oświadczył, że nie będzie żadnego ustawodawstwa przeciwko mowie nienawiści, o ile naruszamy ono swobodę wypowiedzi. Dość mi trudno sobie wyobrazić ustawodawstwo przeciwko mowie nienawiści, które by nie naruszało swobody wypowiedzi. Tak? I skoro można, skoro nie spotyka się z sankcją społeczną, ani sankcją karną, to dlaczego nie pofolgować? Widzimy to pełny przebieg tego. Zaczęło się, i tutaj odpowiedzialność spada na poprzedni rząd, na ogromny wzrost wypowiedzi homofobicznych, słynny zakaz podawowania oraz jawne akty przemocy podczas manifestacji gejowskich. Rząd na to, władza to reagowała, wszczelne były śledztwa, ale ewidentnie bez entuzjazmu, z obawą przed utratą popularności społecznej. Zresztą i tak nastąpiło. I następnie od byczka do żemyczka. Istnieje w tych nienawistnych wypowiedziach pewna logika. Spalenie kukły Żyda na zakończenie
antyimigranckiej demonstracji, by uczcić Polski Dzień Niepodległości, to zaznaczono w imię wszystkich, tak? Jest w pewnym sensie logiczne. Nie życzymy sobie żadnych cudzoziemców, a Żydzi są równie obcy jak Arabowie. W pewnym sensie można powiedzieć, że polski antysemityzm stał się ekumeniczny. To wszystko jest strasznie groźne, bo jak pamiętamy tą maksymę pastora Niemillera, powiedział, najpierw przyszli po Żydów, nie protestowałem, bo nie byłem Żydem. Przyszli po związkowców, nie protestowałem, nie byłem związkowcem. Przyszli po komunistów, nie protestowałem, bo nie byłem komunistą. A potem przyszli po mnie i nie było komu protestować mojej obrony. Nie na karteczce, to może ja przeczytam pytanie i może faktycznie to będzie pytanie do pana Geberta również, ale to może podejmiecie decyzję. Pytanie jest po angielsku, ale szybko przetłumaczę. Dlaczego państwa europejskie powinny się zajmować takimi migrantami? Dlaczego migranci muzułmańscy nie pytają o pomoc, nie proszą o pomoc swoich muzułmańskich braci? Imigranci z Syrii są karmieni od początku, od dzieciństwa antysemityzmem. Turcja przyjęła ponad 2 miliony imigrantów, Liban przyjął 1 700 tysięcy, 20% ludności. Rozpaczliwie biedna Jordania przyjęła prawie 1 000 000. Tak, owszem, uchodźcy nie uciekają do Arabii Saudyjskiej. No między innymi Irak, proszę Państwa, Irak pogrążony w wojnie domowej przyjął ponad 1 000 000. Rzeczywiście imigranci nie uciekają do Arabii Saudyjskiej. No, między innymi dlatego, żeby z Syrii uciec do Arabii Saudyjskiej, trzeba by się przebić przez Irak. Co, kiedy ludzie uciekają przed wojną, wydaje się zupełnie racjonalnym pomysłem, ale także dlatego, z tego samego powodu, dla którego imigranci nie uciekają na Białoruś, tak? Reżimy represyjne, dyktatury nie są szczególnie chętne, żeby pomagać. Więc tak, rodacy, muzułmańscy współwyznawcy jak najbardziej pomagają. Natomiast nic w konwencji o uchodźcach nie nakłada szczególnego obowiązku solidarności religijnej. To nie jest tak, że jeżeli cierpią muzułmanie, to powinni pomagać muzułmanie, a jeżeli cierpią chrześcijanie, to powinni pomagać chrześcijanie. Jak cierpią ludzie, to powinni pomagać ludzie, a przynajmniej tacy, którzy się za ludzi uważają. Jest prawdą, że wśród uchodźców jest bardzo wiele osób przepojonych nienawiścią do Żydów. Mało tego, uchodźcy to w ogóle nie są mili ludzie. My często się powiemy o tym, że skoro my ich przyjmujemy, to oni powinni w odpowiedzi na to okazywać nam głęboką wdzięczność, być grzeczni, potulni i nie przeszkadzać. Oczekiwanie tego od ludzi, którzy uciekli z pola walki, którzy widzieli, jak giną ich bliscy, którzy wiedzą, że to, co ludzie robią, to zrzucają na siebie bomby, oczekiwanie od nich, że będą grzeczni i mili, wydaje mi się czymś pornograficznym. No. Natomiast jest prawdą, że Żydzi w Europie boją się tej fali migracyjnej i mają rację. Ja też się boję. Ale jeszcze bardziej boję się takiej Europy, która umiałaby skutecznie przed migrantami zaczęła znaleźć. Dziękuję bardzo. To ja mam też pytanie. Nazywam się Magdalena Stok. Chciałam pytanie skierować do pani Janiny Obojskiej. Jest to pytanie o to, gdzie jest teraz dźwignia zmiany? Bo wiemy, jak wygląda polska scena polityczna. Część organizacji pozarządowych do tej pory próbowała przekonywać polityków do tego, że potrzebne są pewne zmiany systemowe. A teraz współpraca z obecnym rządem jest bardzo trudna i ponieważ organizacje, czy przedstawiciele, czy przedstawicielki organizacji pozarządowych zastanawiają się, jak współpracować z rządem, żeby nie legitymizować działań PiS-u, mówiąc wprost. I teraz zastanawiam się, gdzie jest właśnie ta dźwignia zmiany? Czy szukać dalej w rządzie, czy jednak gdzieś indziej? Jakie jest pani zdanie na ten temat? No, jeżeli ten rząd na przykład wprowadzi zmianę, znaczy wprowadzi procedury finansowania wkładów własnych, dla organizacji, które składają wnioski czy to do Unii Europejskiej, czy do jakichś innych funduszy, to ja to będę popierała, tak? Dlatego, że polskie organizacje w bardzo małym stopniu
wykorzystują pieniądze, które Polska płaci do funduszy europejskich. Czesi na przykład wykorzystują to w 38%. My w jakichś niecałych 3% to wykorzystujemy. Między innymi dlatego, że organizacje nie mają pieniędzy na wkłady własne. Jeżeli ten rząd w końcu podejmie decyzję, żeby wpisać Syrię do zakresu krajów, w którym Polska będzie pomagała, no to też będę za tym, tak? Natomiast gdzie leży ta dźwignia zmiany? W nas samych. Tylko my możemy spowodować zmianę postaw społecznych. Edukacja, głośne mówienie o dobrych przypadkach integracji, o uchodźcach, którzy wśród nas mieszkają, a o których nie wiemy. To podejmowanie różnych inicjatyw społecznych, nie bać się. Oczywiście na razie organizacje pozarządowe względnie mają spokój. Ja myślę, że jeszcze nie wymyślono, jak odebrać jeden, a nie odebrać drugim, tak? Natomiast jak my się będziemy bronić, mówię o organizacjach pozarządowych i my jako społeczeństwo, no to od nas zależy. Więc ja zresztą nigdy nie upatrywałam specjalnie, nawet i w poprzedniej ekipie, która też nie była skłonna do wspierania ruchu organizacji pozarządowych jakimiś konkretnymi zmianami prawnymi, więc w ogóle w politykach raczej nie upatruję tutaj specjalnej szansy. Natomiast widzę tę szansę w nas i może jestem idealistą, jestem naiwna, ale myślę, że jako społeczeństwo jesteśmy o wiele lepsi, niż to widać od strony polityków. To nie zostawiajmy spraw w rękach polityków, tylko my je sami. Sami sobie dajemy do tego prawo. My name is Miriam Dinier. I'm from Vancouver, Canada. And I find it very interesting to be listening to your discussion. And my question is, in Canada, in our school system, the children learn about the Ramadan and they learn about Hanukkah when they are not Jewish. And the kids learn about Diwali festival in India and they learn about all the religions. We have almost 40% of our population is of Asian extract, whether it's Korean, Japanese or Chinese. And I'm baffled, I have to say, by this ethno, you know, this one group, you know, being here in Poland. And I am of Jewish extract myself, and I'm French and Israeli, so I'm a bit of a hodgepodge. And I feel so proud that in my country, we are a country of immigration in that we respect all those different ethnicity. I've learned this when I got to Canada. So, not that I hated other people, but I've learned to, wow, this is the way it's done. And my question would be, how can you get that happening here in Poland when you have mostly, you know, one religion, one ethnicity in this country? If you are to ever change, it has to come either from the people or from the educational system. The question is open to anybody that can answer this. Pani jest z Kanady i powiedziała, wskazywała edukację kanadyjską jako właśnie przykład multikulturowości, gdzie dzieci się uczą o różnych świętach, różnych religii, różnych narodów. A sama pochodzi z rodziny, która jest, można powiedzieć, wieloetniczna, wieloreligijna. I jest zaskoczona tą właśnie monoetnicznością Polski i jej pytanie jest właśnie, jak tutaj w Polsce się uczy dzieci, tak? Takie było pytanie. W tej wielokulturowości i zmiany w tak monokulturowym państwie. Kaja, może ty jesteś najmłodszy. Bardzo lubię mieć
chciałam odpowiadać na to pytanie, bo zdaję sobie z tego sprawę, że moja wypowiedź będzie bardzo subiektywna i na pewno krzywdząca dla polskiego kościoła i wielu polskich księży, ale ja mogę tylko pani powiedzieć, że ja bardzo, bardzo pani zazdroszczę, ponieważ ja już uczyłam się religii w szkole, to przedmiot obowiązkowy, po tym jak w Polsce został wprowadzony konwentarz w 1993 roku. I z religii pamiętam tyle, że jeżeli ktoś, jeżeli dziewczynce rozwiedli się rodzice, to musi teraz stać w kącie, że Żydzi zabili Chrystusa i że pod szkołą stoją homoseksualiści i szukają dzieci. Nic więcej nie pamiętam, nie uczono mnie o Ramadanie ani o czym innym, więc mogę tylko... Wierzę szczerze w to, że są inni księża, inni katecheci, że jest w Polsce inny kościół, zresztą miałam okazję go poznać po przeprowadzce do Krakowa, ale niestety jest on w mniejszości, a na innych lekcjach na to tym bardziej nie ma miejsca. My jako organizacja humanitarna od 1993 roku prowadzimy coś, co nazywa się edukacją humanitarną i zresztą pomysł jest z Kanady właśnie. I muszę powiedzieć, że nie tylko my, ale są organizacje, które podejmują takie wysiłki, organizują jakieś pikniki etniczne, etniczne wydarzenia, prowadzą różnego rodzaju zajęcia w szkołach czy w świetlicach na różne tematy, tak? Nasza edukacja humanitarna jest bardziej związana z takim uczeniem aktywnej postawy wobec świata i pomaganie tej najbiedniejszej części świata i traktowanie tego jako naszą odpowiedzialność, moją odpowiedzialność. To nie jest tak, że tego w Polsce w ogóle nie ma, ale jest tego za mało, nie ma właściwie takiego programu szkolnego, jest taka wiedza o społeczeństwie, ale to są uczą się dzieci w sposób w parlamencie, no to niestety, ale nie daje takiej wiedzy, o jakiej pani mówi. To się bardzo pomału zmienia, a jeszcze na dodatek teraz sytuacja polityczna nie sprzyja tym zmianom. Ja też pani zazdroszczę i chciałabym, żeby Polska była chociaż trochę podobna do takich krajów, które składają się, które właśnie stworzyli imigranci, tak? To jest ogromne bogactwo, no ale widać, że jakby droga tych krajów postkomunistycznych jest naprawdę bardzo trudna w kierunku akceptacji inności i poszanowania dla tej inności. No widać, że jeszcze cały czas odstajemy. Bardzo krótko. Mnie się oczywiście okropnie podoba Kanada. Natomiast bardzo się cieszę, że Polska nie będzie nigdy taka jak Kanada, ponieważ Kanada, społeczeństwo imigrantów, którym nikt nie może powiedzieć, to jest moja ziemia, a wy tutaj jesteście gośćmi, a ja jestem gospodarzem i ja mogę decydować o tym, co tu ma się dziać, no w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Australii nie jest tak dlatego, że tubylcy tych ziem zostali albo wybici, albo izolowani, albo zamknięci na napinic. I ten wspaniały, rzeczywiście imponujący eksperyment wieloetniczny zbudowany jest na strasznej krzywdzie. Ja wiem, że władze Kanady teraz dokładają ogromnych wysiłków, żeby integrować kanadyjskich tubylców. Pozostaje faktem, że będą już się rozlali. Ja bym nie chciał, by Polska stała się lepszym krajem za taką cenę. Natomiast w Polsce no, płacimy za przekleństwo monokulturowości, monoetniczności, tego, że wszyscy jesteśmy tacy sami i nie bardzo sobie wyobrażamy, że może być inaczej. I jedyna na to rada jest taka, że można mieć nadzieję, że póki jeszcze mamy jedną i otwartą Europę, to Polska będzie się różnicować, tak jak różnicowały się kraje zachodniej Europy. To będzie długi proces i tu chciałbym powiedzieć dobre słowo na temat Kościoła Polskiego. To była jedyna organizacja, która ośmieliła się publicznie wezwać
parafię, żeby każda parafia przyjęła chociaż jedną rodzinę uchodźczą. To się nie stało, ale nikt inny nie miał takiej odwagi. I to, w jakiej panice ten dominujący, tutaj się z panem absolutnie zgadzam, ten dominujący obłęd w polskim kościele katolickim, w jakiej panice podchodzi do nadciągającej wizyty papieża Franciszka, który nie daj Boże przyjedzie i znowu coś chlapnie niepoprawnego i trzeba będzie się wtedy wstydzić i mleko się rozleje, to akurat budzi moją bardzo dużą nadzieję. Ja też pamiętam go przy kościół, ten z lat końca 70-tych, 80-tych i trochę nie bardzo sobie wyobraziłem, bo on tak całkowicie zniknął i nie mógł się odrodzić. Także ja myślę, że tutaj są powody do ostrożnej nadziei. Ja jeszcze bardzo krótko. Wszyscy byśmy chcieli chyba jechać teraz tej kanady po Niemcowach, ale jednak mamy też zobowiązania w Polsce. Też odnośnie Kościoła Polskiego. Pierwsza sprawa, wydaje mi się, że właśnie dlatego, że jesteśmy krajem takim monolitycznym, to właśnie Kościół ma ogromną rolę w budowaniu też pewnego klimatu społecznego. Ja wierzę, że to jest możliwe. Właśnie też wydaje mi się, że wizyta papieża Franciszka jest takim momentem, kiedy faktycznie Polacy będą słuchać, będą bardziej słuchać tego, co on będzie mówił. A wiemy, że jest to faktycznie papież, który ma dużo do powiedzenia dla uchodźców i jest w swoich wierzeniu, w swoich poglądach bardzo odważne. A bardzo konkretnie, w zeszłym roku odebrałam zupełnie niespodziewanie telefon od biskupa Rysia z Krakowa. Dłuższy moment nie wiedziałam, zastanawiałam się, jak się przywitać, kiedy otrzymuje się taki telefon na telefon komórkowy. A więc sam fakt, że dzwoni do mnie tak ważna osoba hierarchii kościelnej, wprost, pyta bez ogródek, i pyta, jak byśmy mogli pomóc tutaj w Krakowie uchodźcom. Słyszeliśmy, że jesteście w Krakowie tą organizacją, która pomaga uchodźcom. W przeciągu, już nie pamiętam, chyba tygodnia odbyła się zbiórka w pomszy w kościele dominikanów. I ta kwota jakby została przygotowana do tego, żeby pomóc uchodźcom przyjmowanym do Polski. Ona na razie jest zamrożona na naszym koncie, ponieważ nie znaleźliśmy uchodźców, którzy w Krakowie by przyjechali z Syrii, ale prawdopodobnie będzie taka rodzina wielodzielna, czeczeńska, którym będziemy pomagać tutaj zamieszkać i otoczyć ich różnymi formami opieki. Ale proszę Państwa, to jest konkret, to jest coś, o czym się właśnie nie mówi, może w jakiejś parafii, w mniejszym mieście, to jest zupełnie od tego perspektywa, ale Kościół, jeżeli chce, może prawie wszystko. I to jest też bardzo ważne, tutaj było pytanie wcześniej o dźwignię zmiany. To jest bardzo ważne, żeby rozmawiać właśnie również z takimi partnerami społecznymi, jak Kościół, jak władze. Nie odcinać się od tego, ponieważ społeczeństwo to jest zbiór jakichś jednostek, z których każdy ma inne poglądy, każdy ma być może inne przeżycia, ale razem muszą zrobić naprawdę wszystko. Także. Jeszcze korzystając z okazji, troszeczkę nawiązując do Pani pytania, chciałam tylko polecić Państwu stronę uchodźcy.info, którą stworzyła sieć formalnych i nieformalnych organizacji, tak czy inaczej zajmujących się uchodźcami. To jest taka platforma wymiany wiedzy podawanej w przystępny sposób, bo tego na pewno bardzo brakuje. Na temat uchodźców, ale również komunikacji, mówiąc krótko, można się dowiedzieć, jak można pomóc nawet nie tyle uchodźcom, bo ich tutaj jest już zbyt wielu, ale może bardziej Polakom. Ja widzę jeszcze jedno pytanie, ale to ostatnie pytanie i bardzo krótko prosimy, ponieważ już nas czas goni i musimy kończyć, dobrze? To moje pytanie jest takie, może niektórym odpowiedź wydaje się rzeczywista, ale myślę, że to jest też ten problem, że właśnie my wszyscy boimy się pytać, zwłaszcza w szkole czy na studiach. Moje pytanie jest takie, nie wiem, w zasadzie było zaadresowane. Dlaczego ci uchodźcy aż tak desperacko nie chcą tutaj być? Ponieważ jakby nie patrzeć jednak, nie mamy tutaj wojny. A nie jest aż tak, Polska nie jest aż tak, żeby po strasznej wojnie.
Ja mogę zacząć w taki bardzo prosty, bo sądzę przynajmniej poprawnie, więc mogę być prosta. Dlaczego nie? No, w każdej historii uchodźczej jest tak naprawdę dążenie do tego, żeby znormalizować swoje życie. Więc to jest bardzo często po prostu rachunek, również ekonomiczny. Nie ma czasu teraz mówić, dlaczego ten podział na migrantów ekonomicznych uchodźców jest zupełnie bez sensu. Jeżeli ucieka i ma trójkę dzieci, czwórkę dzieci, zastanawiam się, gdzie mam pojechać, żeby po prostu, żebyśmy mogli normalnie żyć. Czy to jest kwestia języka, czy to jest kwestia, że tam mam jakichś kuzynów, którzy przyjechali tam 10 lat temu i oni mówią, że przyjedź do nas, będziemy sobie jakoś radzili razem. Czy to jest kwestia tego, co słyszałam, czy Polacy są straszni, mordują po prostu na ulicach i są ogólnie bardzo negatywnie nastawieni. Czy to jest kwestia nawet klimatu, prawda? Polska jest krajem, gdzie zimno, gdzie nie leży cały rok, też tak jest słyszałam o tym, nie? To jest zwykłe gdzieś tam szacowanie swoich szans na najlepsze życie. Natomiast są też oczywiście uchodźcy, którzy w Polsce mieszkają, ale też nawet w Krakowie tutaj, to jest szokujące. Ludzi, którzy przyjechali tutaj z różnych krajów, funkcjonują, pracują, świetnie funkcjonują, bywają wolontariuszami, na przykład również w naszej organizacji. I mimo wszystko, czasami wbrew pewnym trudnościom, postanowili tutaj zostać, więc nie wszyscy. No, ja tego a propos tych uchodźców, którzy u nas mieszkają, są wykształconymi ludźmi, mieszkają, pracują w Polsce od wielu, wielu lat, nawet tutaj zdobyli wykształcenie. Był taki bardzo interesujący artykuł w Gazecie Wyborczej. Z niektórymi z nich był przeprowadzony wywiad. No i jest szokujące, tak? Byli postrzegani jako lekarze, czy jako inżynierowie, a teraz są postrzegani jako Libijczycy, Syryjczycy. Pokazuje się ich palcem, a jeden jest ordynatorem szpitala zajmującego się transplantologią. Już teraz nie pamiętam, ale zajmują wysokie pozycje zawodowe i teraz się ich wytyka jako obcokrajowców. No, to budzi lęk, tak? A takie informacje wśród uchodźców bardzo szybko się rozchodzą. Uchodźcy sobie przekazują, tak, wędrując na tych szlakach, gdzie opieka jest najlepsza, gdzie jest najbezpieczniej, gdzie najłatwiej. No i niestety w tym rankingu uchodźców my stoimy nisko. Musimy się postarać, to od nas zależy. Po prostu postarajmy się, żeby ten wizerunek się zmienił. Mi jest bardzo wstyd z tego powodu. Proszę Państwa, nasz czas już dobiega końca. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to może po prostu w kuluarach po panelu. Ja bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Taki krótki apel, nie porzucajmy tej dyskusji, którą dzisiaj tutaj toczyliśmy publicznie, bo tak jak mówiliśmy na samym początku, temat jest ważny, być może czekają nas kolejne fale uchodźców w Europie. A to jest temat, który wymaga nie tylko wrażliwości, to w pierwszej kolejności oczywiście, ale też i wiedzy, bo tak jak mówiliśmy tutaj w panelu, jest dużo mitów niepotrzebnych, tak, które budzą lęki, potem budzą nienawiść, a przecież chyba nie o to nam chodzi. Więc ja jako przedstawicielka pisma, które nie jest jakimś pismem mainstreamowym, goniącym za sensacją, a raczej pobudzającym do debaty i refleksji, właśnie zwracam się z takim apelem, żebyśmy nie porzucali tego, co dzisiaj usłyszeliśmy tutaj, tych wątków, a wręcz przeciwnie, pogłębiali i pogłębiali tą naszą wiedzę o tej sytuacji. Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim panelistom.